Witam Państwa na kanale stanisławkrajski.pl. W ostatnim numerze tygodnika Do Rzeczy, 16-22 października, ukazał się artykuł, bardzo ważny artykuł na temat synodu. Na okładce widzimy zapowiedź tego artykułu: Synod wstrząsa Kościołem. Artykuł jest autorstwa Pawła Chmielewskiego i nosi tytuł: Czy Polacy będą wierzyć, jak Unia każe? Artykuł jest obszerny, zacytuję z niego tylko kilka fragmentów. Zaczyna się on takim akapitem wytłuszczonym drukiem: Kościół katolicki wielkimi krokami zbliża się do kolejnej wielkiej reformy, która ma na całe dziesięciolecia zmienić sposób jego funkcjonowania oraz odniesienie do współczesnego świata. W efekcie możemy stać się zależni od krajów Europy Zachodniej, już nie tylko w obszarze polityki, lecz także nawet religii. No i tutaj takie, powybierałem co celniejsze cytaty z tego artykułu. Proces synodalny jest wydarzeniem na miarę Soboru Watykańskiego II. I teraz chodzi o tekst o głębokim rewolucyjnym potencjale pod tytułem Instrumentum. Zarysowuje on zakres tematów, o których rozmawiają uczestnicy synodu. Dokument został opracowany przez specjalną watykańską komisję, która miała za zadanie zestawić doświadczenia synodalne zbierane od jesieni 2021 roku na wszystkich kontynentach świata. Komisja wykonała pracę dokładnie w taki sposób, jak obawiali się tego konserwatywni obserwatorzy. Zgromadzeni na rzymskim spotkaniu zajmują się szczególnie tymi wątkami, które od kilku dziesięcioleci są w agendzie progresywnych środowisk zachodnioeuropejskich. Tematem debaty będzie na przykład kwestia głębszego włączania do kościoła rozwiedzionych i w powtórnych związkach osób w małżeństwach poligamicznych lub tak zwanych katolików LGBTQ+. Jak precyzuje tekst, te trzy grupy czują się dziś wykluczone z kościoła ze względu na swoją uczuciowość i seksualność. I tylko o to chodzi, nie o jakieś grzechy, tylko uczuciowość i seksualność. I tutaj głosy poszczególnych uczestników. W dopuszczeniu, znaczy kardynał Robert McClure widzi szansę w dopuszczeniu do Komunii Świętej wszystkich wykluczonych, którzy tego chcą. Innym elementem włączania jest oczywiście błogosławienie par niesakramentalnych. To o tym mówił już głośno papież Franciszek. Kościół synodalny nie może być już kościołem katolików, lecz po prostu wszystkich ochrzczonych. Papież Franciszek powiedział: inny kościół niż synodalny jest nie do pomyślenia. Stwierdził też, że należy przejść od katolicyzmu do katolickości, uniwersalnej otwartości ekumenicznej. Chodzi o projekt ekumenicznego okrojenia Kościoła. Dokument ten wskazuje na konieczność przezwyciężenia wizji, która rezerwuje dla biskupów, księży i diakonów aktywne funkcje w Kościele. W miejsce takiego pierwszeństwa wyświęconych należy promować nowe posługi świeckich mężczyzn i kobiet. Mowa jest również o powołaniu świeckich liderów, którzy zastępować będą księży w miejscach, w których kapłanów brakuje. W grze jest nawet kapłaństwo kobiet. Franciszek stwierdził, poruszył kwestię orzeczenia świętego Jana Pawła II, który w adhortacji Ordinatio Sacerdotalis napisał, że Kościół nie ma władzy wyświęcania kobiet. Kongregacja Nauki Wiary w 1995 ogłosiła, że jest to nauczanie nieomylne. Franciszek jednak stwierdził, że niekoniecznie i jest to cały czas przedmiotem debaty synodu. I
jednym z kluczowych elementów tego watykańskiego dokumentu jest propozycja ustanowienia nowych kościelnych ciał decyzyjnych. Chodzi o kolektywy biskupów i świeckich, które zyskałyby swój własny autorytet doktrynalny. Szczególną uwagę poświęca się powołaniu kolektywów kontynentalnych. Innymi słowy, nakreślona zostaje wizja budowy kościoła europejskiego, amerykańskiego, afrykańskiego itd., który mógłby podejmować wspólne decyzje o charakterze wiążącym jego członków. W tej synodalnej wizji papież nie miałby wiele do zrobienia. Mógłby zostać po prostu zobowiązany do zaakceptowania decyzji synodalnych kolektywów. Proces wprowadzania w kościele gremiów kontynentalnych, które miałyby mieć jakiś autorytet doktrynalny, rozpoczął się już w pierwszych miesiącach urzędowania Franciszka. Na płaszczyźnie kościelnej, no bo tu chodzi o to sformułowanie jedność w ludnarodności, ono się stało mottem Unii Europejskiej w 2002 roku, czyli po łacinie in varietate concordia. I na płaszczyźnie kościelnej jedność w różnorodności miałaby polegać na akceptacji bardzo głębokich różnic dzielących poszczególne regiony czy nawet diecezje. Najważniejsza staje się swoista jedność polityczna. Wszyscy są administracyjnie podlegli Rzymowi, ale w dziedzinie doktryny i moralności zyskują jakąś autonomię. Franciszek powierzył nowemu prefektowi dyskasterii nauki wiary, kardynałowi Wiktorowi Fernandezowi, rozwiązywanie tutaj problemów. W specjalnych wytycznych napisał mu, że nie ma zajmować się krytycznie heretyckimi teoriami, ale powinien akceptować różnorodne prądy myśli w teologii. I tutaj mamy przykład realizacji tego. Biskup Pilzna Tomasz Holub widział sprawę inaczej niż pozostali biskupi czescy i postanowił wydać własne wytyczne oparte nie na tradycyjnym nauczaniu, ale na adhortacji Amoris Laetitia Franciszka. Ogłosił, że rozwodnicy mogą dostąpić trwałego aktu miłosierdzia i przystępować do Eucharystii, nawet jeżeli w nowym związku żyją po małżeńsku. Z kolei kardynał Wiktor Manuel Fernandez w odpowiedzi kardynałowi Duce stwierdził, że biskup Holub owszem może wydawać takie wytyczne i byłoby dobrze, gdyby zrobili to także inni biskupi. Niech żyje różnorodność. No i teraz autor tego artykułu pokazuje, że jak te różne synodalne gremia europejskie zaczną podejmować tego typu decyzje, to nagle się okaże, to już ja dopowiadam, bo mówi, że to będzie bardzo dobra instrukcja dla wszelkich lewackich i liberalnych ugrupowań politycznych. No i teraz się nagle może okazać w najbliższych latach, że najbliżej rozstrzygnięć doktrynalnych Kościoła Europejskiego jest Platforma Obywatelska i Lewica, a nie ktokolwiek inny. No i teraz zobaczmy, ten materiał przeraża, prowadzi do refleksji, a ta refleksja prowadzi do pewnego wniosku, prawda? Bo tutaj mówi się o nowym kościele, kościele synodalnym. No to jest pytanie, czy to jest kościół synodalny, czy to jest synagoga szatana. Autor artykułu zwraca uwagę na to, że polscy biskupi, tacy bardziej tradycyjni, schowali głowę w piasek i ich wierni nie wiedzą, co się dzieje. Znaczy ogólnie polscy katolicy nie wiedzą, co się dzieje w kościele. Wydaje im się, że to jest wciąż taki sam kościół, jaki był. Natomiast oczywiście są głosy radości, czy głosy w kościele, czy głosy, które jakby no, biją pianę, mącą w głowach katolikom. I tutaj dwa przykłady. Oczywiście jednym z liderów jest Gość Niedzielny, jednym z liderów popierania nowych zmian.
I ostatnio w tym Gościu Niedzielnym ukazał się materiał autorstwa Aleksandra Bańki. Aleksander Bańka to świecki lider Centrum Duchowości Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej. No, wielokrotnie pisałem w swoich książkach i mówiłem w swoich programach, że Ruch Światło-Życie to taka protestancka piąta kolumna. Tutaj to się potwierdza. Tenże Aleksander Bańka opublikował w Gościu Niedzielnym artykuł, opublikowano mu artykuł Dajmy szansę temu synodowi. I to nie jest tak, że to jest jego prywatna opinia, tylko razem z Gościem Niedzielnym ta opinia rozpowszechniana jest w wielu polskich kościołach, w wielu polskich diecezjach, tam gdzie Gość Niedzielny leży przy wyjściu z kościoła, a proboszcz mówi: pamiętajcie o katolickiej formacji, pogłębiajcie swoją katolicką formację, kupujcie Gościa Niedzielnego. No i teraz ten artykuł Aleksandra Bańki, przeczytam tylko pierwszy akapit, ten wytłuszczonymi literami. Zainicjowany przez papieża Franciszka proces synodalny, między innymi tym różni się od dotychczasowych synodów, że jest działaniem na bardzo wrażliwej sferze, jaką stanowi przestrzeń wzajemnych relacji i zaufania. Łatwo w nią uderzyć, nie tyle przez to, że się ów proces zbojkotuje, nie biorąc w nim udziału, lecz także wówczas, gdy wprowadzi się w niego klimat wrogości. To ja wprowadzam taki klimat wrogości, z tego by wynikało, bo natomiast no, w bronie prawdy, prawda? W bronie doktryny. Gdy wprowadzi się w niego klimat wrogości, podejrzliwości i negatywizmu, prawda? To teraz ci, którzy reprezentują tradycyjną doktrynę, którzy reprezentują prawdziwą doktrynę Kościoła katolickiego, którzy bronią Chrystusa i Kościoła, to będą określani jako ci, którzy wprowadzają klimat wrogości, podejrzliwości i negatywizmu. W efekcie możemy uzyskać coś, co z samą ideą synodalności ma niewiele wspólnego. No tak. Portalem, który oczywiście jest za wszystkimi zmianami, no jest Deon jezuicki, prawda? I tam pojawia się taki stonowany, w cudzysłowie, a materiał autorstwa księdza Artura Stopki pod tytułem też wielomówiącym, Duch Święty i niezagrożona doktryna. I tam artykuł zaczyna się akapitem. Powtarzające się u części wiernych Kościoła, zarówno duchownych, jak i świeckich, obawy przed zmianą doktryny budzą niepokój, zwłaszcza gdy nasilają się przy okazji trwającego synodu biskupów. To znaczy, nie synod budzi niepokój, tylko obawy wiernych odnoszące się do synodu budzą niepokój. I materiał ten kończy się w sposób następujący. Papież Franciszek powtarza, że trwający synod jest czasem słuchania. Bohaterami, tu cytat, bohaterami z papieża Franciszka, bohaterami synodu nie jesteśmy my, ale Duch Święty. I jeśli uczynimy miejsce dla Ducha Świętego, synod pójdzie dobrze, powiedział, inaugurując tegoroczną sesję synodalną. Przypomniał, że tym, który strzeże Kościoła, jest Duch Święty. Znowu cytat. Duch Święty ma zatem wielopłaszczyznowe działanie paraklektyczne. Musimy nauczyć się słuchać głosów Ducha. Wszystkie są różne, powiedział, dodając, że Duch Święty jest tym, który tworzy Kościół. Święty Jan Paweł, tu są już słowa księdza Artura Stopki, może warto zapamiętać to nazwisko. Święty Jan Paweł II rozpoczął swój pontyfikat od słów: Nie lękajcie się. Wydaje się, że przy okazji zbliżającej się 45. rocznicy jego wyboru na stolicę Piotrową warto i trzeba w Kościele to jego wezwanie z całą mocą powtórzyć. Na lęku i obawach nie da się zbudować niczego trwałego. My nie chcemy budować czegoś trwałego, tylko bronić to, co jest trwałe, bronić Ewangelii, bronić doktryny Kościoła, bronić
Kościoła katolickiego. Na lęku i obawach nie da się zbudować niczego trwałego. Na tym właśnie polega paradoks obaw przed zmianami w doktrynie Kościoła. Jeśli ma być trwała i niezmienna, nie może opierać się na lęku. No i zobaczmy, wszyscy ci heretycy powtarzają i odmieniają przez wszystkie przypadki słowo Duch Święty. Nie mówię, że ten ksiądz jest akurat heretykiem, tylko to jest teraz typowy argument, prawda? To Duch Święty pilnuje, nic złego nie będzie, to jest wszystko zgodne z wolą Ducha Świętego, to Duch Święty to podyktował, mówią jak zielonoświątkowcy, nie jak Kościół katolicki, bo tu rozstrzyga Urząd Nauczycielski Kościoła w oparciu o obecną doktrynę katolicką i wiadomo, że jeżeli coś jest sprzeczne z tą doktryną, to nie jest Duch Święty, tylko to jest zupełnie inny duch. I przypomnijmy, pisałem o tym w Masonerii Polskiej 2018, Wojna Demonów, że pierwsi o Duchu Świętym, o objawieniach Ducha Świętego, o posłuszeństwie do Ducha Świętego, o tym, że Duch Święty przez nich przemawia, że się na nich wylewa, że powoduje, że mówią językami, byli różokrzyżowcy, czyli kabaliści, którzy tworzyli loże, z których to róż wyłoniła się później masoneria. Dziękuję bardzo.